Pani Jadwiga Kander, witamy bardzo pięknie. Pięknie zapowiedzieliśmy, że pani rzuciła wszystko, pracę, samochód, telefony komórkowe i w pewnym momencie postanowiła po prostu realizować swoje marzenia. I podróżować. Ale jak to się stało tak naprawdę? Porzuciłam to może za dużo powiedziane. Ja po prostu jestem osobą odpowiedzialną, ja się przygotowuję. A ponieważ całe życie zarządzałam dużymi zespołami i uczyłam ludzi, jestem również coachem i zawsze mówię, żeby realizować własne marzenia, a życie to najważniejszy biznes, którym zarządzam. No i pomyślałam sobie, szef bez butów chodzi. Mówi, tłumaczy wszystkim, ale dokładnie, dokładnie tak. I postanowiłam, że chyba jest taki moment, kiedy dzieci wyfruną z gniazda, kiedy spłacę kredyt hipoteczny. To chyba jest właśnie ten moment, kiedy powinnam realizować te najskrytsze marzenia. Jako mama się spełniłam, jako osoba pracująca zawodowo, menadżer się spełniłam. To jako babcia spełniam się, tak? Właśnie, aż trudno uwierzyć, prawda? Taka młoda kobieta. No już research przeprowadziliśmy, tak? Sprawdziliśmy już wszystko, przebadaliśmy panią. Ale kiedy to się stało tak naprawdę? Ile to lat? Około 3 lat temu zaczęłam rozważać taką sytuację, żeby wygasić moją pracę zawodową i żeby zacząć podróżować. Byłam bardzo przemęczona, ponieważ pracowałam, byłam osobą bardzo, bardzo aktywną i podejmowałam wiele różnych działań. Nie wyobrażałam sobie, jak można odpoczywać na przykład w wolny dzień, ale odbierałam od mojego ciała coraz więcej sygnałów, że ale chyba... Ale to pracoholizm już jest. No właśnie. Dziękuję, że pan to powiedział. Tak, rzeczywiście. I przyszedł taki moment, że trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść. I pomyślałam sobie, to jest chyba taki czas. Ja nie muszę już nic udowadniać. Ja po prostu zrobiłam, co do mnie należało. I warto pewnie zacząć podróżować. A ponieważ ja pokochałam Tajlandię, byłam tam wielokrotnie. Ale to jest tak, że rozpoczęło się od Tajlandii? Znaczy w pewnym momencie pani postanowiła, wyjadę pierwszy raz gdzieś... Trafiło na Tajlandię i tam nagle obudziło się to nowe życie, nowe pragnienie? Ja zawsze podróżowałam, czy wyjeżdżałam na urlop do różnych krajów, natomiast odkryłam w Tajlandii, że tam jest taka atmosfera, taki klimat, że coś się we mnie dzieje, że ja zrzucam wszystkie maski, że ja nie muszę tam nosić makijażu, że ja mogę być sobą. I poczułam coś takiego, że to jest chyba takie moje miejsce na ziemi. I 3 lata temu, nie wiadomo skąd, jadąc taksówką, poprosiłam kierowcę, żeby się zatrzymał przy buddyjskim klasztorze i tam weszłam, jak zobaczyłam tą prostotę, tą atmosferę i czułam, że to coś się dzieje. Poprosiłam mnicha, którego spotkałam, poprosiłam, czy mogłabym przychodzić na medytację. Powiedział tak, oczywiście. No i zaczęłam przez 2 tygodnie codziennie rano przychodzić na medytację i było dla mnie takim dużym zaskoczeniem, ponieważ kiedy rano przyszłam, to było gdzieś tak około 7, bo mnisi rano chodzą i zbierają pożywienie, żywność. I kiedy wrócił i tak do mnie mówi, Jadwiga, ile razy dzisiaj byłaś szczęśliwa? Ja mówię, bardzo dobre pytanie. A ty to jesteś żartownik. Zamyślałam, żartuję, 7 rano, ja prosto z hotelu, więc jak mogłam w ogóle już mówić o jakimś szczęściu? Ale dopiero później, kiedy wróciłam i to pytanie powtarzało, powracało do mnie, pomyślałam sobie, tak, rzeczywiście, szczęście to chyba to jest źle zdefiniowane przeze mnie. To nie są dobra materialne. Nie, że szczęście to jest coś innego. Jakiś stan ducha, tak? Tak, i to zaczęło tak, jak kropla skałę drąży. I to zaczęło tak do mnie powracać i pomyślałam sobie, chyba powinnam się zastanowić i nie... Czy nie zmieni się życia. Tak, że pędzę, ale gdzie ja tak pędzę, czego szukam, co mnie tak gna i co jest dla mnie najważniejsze. Ale pytanie, które na pewno zadają sobie w tej chwili widzowie, no dobrze, no ale na to trzeba mieć odłożone pieniądze. No nie da się realizować swoich pasji, swoich marzeń, rzucić tak po prostu pracy z dnia na dzień, no ale... I podróżować za jeden uśmiech, tak? Po prostu. Proszę państwa, no jak pan powiedział, ja jestem już babcią, ja się przygotowywałam. To nie jest tak, że ja rzuciłam wszystko i... Z dnia na dzień. Z dnia na dzień. Ja się przygotowałam do tego 3 lata. Ja podróżuję bardzo nisko budżetowo. Podróżowanie, wiadomo, że do Azji to jest najdroższym tutaj bilet, wydatkiem, prawda? Jest bilet, a tam można naprawdę, ja żyję w bardzo, podróżowałam też ostatnio po Indiach, po Wietnamie i naprawdę mieszkam czasami w takich warunkach, że jak wróciłam już do domu i położyłam się w czystej pościeli to i pomyślałam, to był luksus. O jak dobrze, jak świetnie. Tak, ale ja tak zawsze namawiam wszystkich ludzi, bo ja akurat sobie wybrałam Tajlandię czy w ogóle Azję. Ale chcę powiedzieć, że to absolutnie nie musi być tak egzotyczny i daleki kraj. To może być gdzieś blisko. To może być blisko, to może być nasza przepiękna Turawa. To można realizować marzenia. Ja znam wiele osób, które realizują swoje marzenia i żyją według własnego scenariusza. To jest chyba kwestia też tego, żeby się odciąć od dotychczasowego życia, które gdzieś tam nas trochę uwiera, prawda? I doskwiera nam pęd chociażby. To jest jakaś może zmiana świadomości.
Tak, to prawda, ale trzeba też wiedzieć, że za wszystko trzeba zapłacić pewną cenę. Jeżeli chcemy mieć na przykład pracę dobrze płatną, z tym jest związana wysoka odpowiedzialność i samotność na szczycie. Wszystko ma swoją cenę i marzenia też mają swoją cenę. I albo teraz decydujemy się po prostu, że będziemy jednak odczuwać strach i nic nie zrobimy, albo pomyślimy sobie, okej, strach. To jest część tej ceny, którą muszę zapłacić. Bo strach to mieszka w głowie. Ale strach przed czym? Przede wszystkim przed nieznanym, bo boimy się tego, co jest nieznane. Zaczynamy sobie robić taką wizualizację, boimy się, są to przekonania. I kiedy przekonania są takie nas napędzające, to jest bardzo dobrze, ale kiedy są ograniczające, zaczynamy sobie myśleć, ach, a zresztą też bardzo często mamy doradców, którzy mówią, ale po co ci to? A przestań, ludzie się mnie pytają, a ty się nie boisz, bo ja chciałabym podkreślić, że ja podróżowałam sama jako kobieta. Właśnie jest pani bardzo odważna, bo to do obcego kraju sama, zdziwiłam się. No tak, ale nie chcę tutaj wymieniać żadnych dzielnic. A gdybyście państwo wieczorem się wybrali do niektórych dzielnic, też może być po prostu niebezpiecznie. Ale to się nie wybieramy, no. Po prostu, bo się boimy. Jeżeli po prostu ja się przygotowałam, ja podróżując czy po Tajlandii, czy po Indiach, ja zgłosiłam do ambasady, że ja podróżuję sama. Skserowałam swój paszport, że w razie zagubienia, żebym nie miała problemów. Ja do tego się przygotowywałam świadomie, czytałam, pytałam ludzi, którzy... Czyli nie na hop-siup tu na gleciach jadę. Nie. Proszę pana, proszę państwa, w moim wieku szaleństwo naprawdę się popełnia... Ma granice. Nie, z rozwagą. No tak, tak, szaleństwo, ale czy z rozwagą. Każdemu by pani polecała, czy generalnie trzeba sobie to życie poukładać? Na zasadzie takie, tak jak pani powiedziała, czy mam mieć kredyt spłacony, czy mam mieć dzieci odchowane? I dopiero wówczas mogę myśleć o tym szaleństwie w swoim wieku? Czy generalnie nagle tak, o po prostu mam 30 lat, dzieci w domu, nie wiem, 5, 7, 10 lat i ja nagle postanawiam zmienić swoje życie? To zależy, na czym ta zmiana polega. Ja zawsze zachęcam ludzi do work-life balansu, żeby do tego, żeby mieć po prostu zarządzać swoim życiem. To znaczy, jeżeli rodzina stanowi całe moje życie... To skupiam się na rodzinie. To nie jest dobrze. Bo ja porównuję, że życie nasze powinno wyglądać jak witraż. Powinno być kolorowe, o różnych kształtach, różnych kolorach. Bo jeżeli któregoś elementu zabraknie, to pozostałe też daje przyjemność. Jeżeli my się skoncentrujemy, czasami kobiety mówią, tak, bo ja poświęcam całe swoje życie dzieciom, to jako coach mówię, stop, to nie tędy droga, dzieci się kocha, ale nie można całego siebie oddać mężowi, dzieciom czy pracy. Ale my żyjemy w stereotypach jednak, tak? Każda młoda kobieta chce mieć męża, dzieci, dobrą pracę, chce się spełniać też świetnie w domu, być świetną gospodynią i to są te stereotypy, które nas czasami po prostu hamują przed podjęciem mocno ważnej decyzji. Świetnie, ja uważam, że powinni na temat stereotypów bardzo dużo rozmawiać, bo stereotypy bardzo mocno ograniczają. Na przykład, jeżeli kobieta powie, że chce awansować, chce robić karierę, to zaraz się zapala lampka w głowie. O, zła matka na pewno, nie dba o dom. Tak. To jest takie powiązanie, bo jak mężczyzna robi karierę, no to... To jest naturalne, tak? No tak, właśnie. Także stereotypy, tak. Ja proponuję walczyć ze stereotypami. Wiele kobiet podróżowało, jak spotkałam, podróżowało samotnych i ja na przykład myślałam, że ja w ogóle nie mam orientacji w terenie. Ja zawsze mówiłam, ja nie mam orientacji w terenie. Nie poradzę sobie. A ja się, jak się okazuje, odkryłam, że ja mam świetną orientację w terenie, ponieważ podróżując sama, musiałam być uważna i zwracać pewną uwagę. Poznałam wiele fantastycznych kobiet, które mnie zainspirowały, które po prostu zmieniły swoje życie, nawet osoby starsze ode mnie. Pamiętam, poznałam taką panią, taką Miję, która mieszkała w Dubaju, która była na przykład projektantką spa. I może jak zobaczyłam zdjęcia, to myślałam, matko, jakie spa, ja bym chciała tam chociaż przez chwilę po prostu pobyć. Ona mi, wiesz, ale ja się zrealizowałam jako projektant i to jest nudne robienie ciągle tego samego. Teraz jest pani z nami w Opolu, ale za chwilę pani gdzieś właśnie wyjeżdża znowu? Ja muszę państwu powiedzieć tak, że ja całe życie byłam związana z banką, z branżą finansową. Byłam menadżerem, zarządzałam bardzo dużymi zespołami, bo takim nawet po ponad 500 osób. Ja się przebranżowiłam. Ja w Tajlandii zrobiłam międzynarodową szkołę masażu tajskiego. Pojechałam do Indii, żeby studiować ajurwedę i też robię masaż. I właśnie na przykład w Indiach poznałam dziewczynę, która jest w parlamencie i w jednym z krajów arabskich i powiedziała, wiesz co, ja bym bardzo, bardzo chciała, konkretnie z Maroka, ja bym bardzo chciała, żebyś ty przyjechała do nas i żebyś poopowiadała o Polkach, o kobietach.
Ja cię serdecznie zapraszam, więc mam na przykład zaproszenie do Maroko. Ja też zaczęłam robić taki projekt Jabogini, dedykowany nie tylko dla kobiet, ale bo to jest zaproszenie również dla mężczyzn, ale chcę zbudować taką platformę, żebyśmy my mogły kobiety wzajemnie się wspierać, bo muszę powiedzieć tak z mojej obserwacji, że mężczyźni bardzo mocno się wspierają w biznesie. No, natomiast my kobiety, my jesteśmy samotniczkami, czy jak to powiedzieć, no, samotnie pracujemy, mało siebie wspieramy. A teraz ostatnio... Tworzą się powoli takie grupy, ale tak, jeszcze daleko. Tak. Teraz właśnie podczas tego weekendu była kobieta w centrum. Ja byłam w Radzie Programowej. Wiele fantastycznych kobiet. Ja byłam zainspirowana. Ja mam mnóstwo pomysłów. Ja uważam, że kobiety powinny się wspierać. Lubię podróżować. Bardzo mi to daje dużo energii. Mnie inspirują ludzie. Ja mam tyle inspiracji, że ja sobie po prostu pomyślałam, Panie Boże, ja muszę żyć 120 lat, bo ja mam jeszcze tyle marzeń. No i tego Pani życzymy. Dziękujemy Pani serdecznie, a Państwu dziękuję. Polecamy podróżowanie. No i po prostu nawet odwagę zmiany życia.